Wiedźmin, fantazja, odcinek 13. Tworzy, komentuje, opowiada. Ja, czyli pan Michał, czyli Malczu. Dzień doberek, jedziemy z tematem. Tupu tupu tup, tupu tupu tup, tupu tupu tup, tupu 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 tup. O Jezus kochany. Jak ja dawno nie widziałem tej bramy nowigradzkiej. Jezus kochany. Kiedy to było? Kiedy to było? Ja pierniczę, kiedy to było? Synek, powiedz mi, są tu jeszcze jakieś dobre karczmy albo różne takie napitki? Są, tata, są. My tutaj, tata, razem z Tris tak przeczesaliśmy kątki, zakątki, że naprawdę. Zobaczy, tata, jeszcze się tata naje, napije. Naprawdę, tato Geralcie, nas na całego totalnego. Spoko, tato Geralcie. O, spoko, synek, spoko. Spoko, naprawdę, super. Dobra. To jesteśmy w komplecie. Jesteśmy już w Nowigradzie. Ja myślę, ja powiem tak. Ja to bym się czegoś napił. Jak się napiję, to może iść na przesłuchanie tych cwaniaków z tego okrętu czarnego, mrocznego, który zaatakował Nowigrad wtedy, co mi mówiliście. Bo z tego, co ty mi powiedziałeś, synu, przez całą drogę, synu czarodzieju Michale, to naprawdę, Malczu, co trzeba niezwłocznie ogarnąć temat, bo może z tego być niezła draka, tak? Tak, synu Michale? Tak, tato Geralcie, tak, zgadza się. No to Malczu, to ciśniemy. Macie jakieś napitki, przepitki, coś? Wodę chociaż czy coś? Masz, Geralt, masz. Ja mam cydr i miód pitny, jakbyś chciał. Dzięki, Yennefer, dzięki, żoneczka, dzięki. Żoneczka? No, mężulku, no. Żoneczka, ale nie zmieniło się nic. Nadal jesteśmy parką, tak? Oczywiście, Geralt, że jesteśmy. No, nie wątpił, chyba nie wątpisz w to. Syn twój wykonał twoje polecenia astralne, zebrał nas tutaj wszystkich, więc chyba z jakiegoś powodu kurkowańcu jesteśmy tutaj, tak? Z jakiegoś powodu jesteśmy tutaj z tobą, razem w kupie. Kupę nikt nie ruszy, tak? No, w sumie racja. Synek, jesteś wielki, dzięki mi, synu Michale, dzięki. I się cieszę, że wdałeś się w mamę Yennefer, a po części też we mnie. I naprawdę, synek, czekaj, golnę sobie. Super, synek. O, tego mi było trzeba. Super. Synek, i w ogóle to gratuluję ci zaręczyn z Triss Merigold, wiesz, chłopie? Gratuluję ci zaręczyn z Triss Merigold i w ogóle gratuluję ci też oczywiście tego, że się ożeniliście. Naprawdę. Zaręczyny, po prostu gratuluję ci, że jesteście parką, tak? Bardzo dobrze, synek, bardzo dobrze, pochwalam. Kurde bele, jaskier, zaduj coś. Kurde bele, ja pierdzielę. Czarów mamy tutaj wiele, a najlepsze są hosanny, boskie, polskie, polskie lanny. Dobra, jaskier, już wystarczy. Dobre, a jakbyście coś chcieli, to mówcie. Pobrzydękole trochę. Nie, wystarczy. No, każdy ma swoją historię, tato Geralcie, każdy ma swoją historię, tak? Ja mam swoją, wy macie swoją. I jakoś to idzie. Tata, trzeba niezwłocznie pójść do tego statku, do portu, tam gdzie zbrojni pilnują. Nieźle się... A tata, jakby co? Masz, tata, wszystko, tak? Czyli ci wszystko dała. Naszyjnik wiedźmiński działa ci dobrze? Tak, zarąbiście. Lepiej niż... Bardzo dobrze działa, bardzo dobrze. Bardzo dobre pole mocy, wszystko. Miecze srebrne, stalowe. Podstawowa chemia.
Sztylet jest do rozdzierania skóry, spoko. Nawet łańcuch mam taki ten fajny i apteczkę. Super, synek. I jakiś prowiant też mam. Super. Dobrze, tata. Tata, słuchaj, chodźmy do tego portu, tak? Chodźmy do tego portu, bo naprawdę, kurde, jak my tego nie zrobimy czym prędzej, to jeszcze będziemy mieli przeorane jeszcze gorzej, bo to ja mówię, to się szykuje jakaś gruba sprawa, bo tych statków było od cholery, naprawdę. Od groma było po prostu, tak? Powiem brzydko, tak? Oczywiście, synek, rozumiem, chodźmy. Tupu, tupu, tup, tupu, tupu, tup, tupu, tupu, tup, tupu, tupu, tup, tupu, tupu, tup. 5, 15, 20 minut później już w porcie nowigradzkim. Już wchodzimy do pomieszczenia na statku, gdzie są trzymani więźniowie, korsarze czarnego płaszcza, czyli czerwonej czaszki. O kurde. I co? Czego od nas chcecie? Kurde, co? Czego chce ta? Kim jesteście, Axi? Jesteśmy korsarze. Armia Czarnego Pana. Armia Bractwa Alzura. Armia Cesarza Ezela Wielkiego z kontynentu Ezel. Przejęliśmy cały kontynent. Poza pewnymi wyjątkami. Ponad połowa kontynentu jest nasza. Czego chce ta? Axi, gdzie ma się jakieś mapy swojego państwa, kontynentu, dane nawigatorskie, dane miastowe i dane kontynentu i państwa, które wam się oparło i które nie jest pod waszą wodzą? Jak tak samo mówię, że połowę kontynentu przejęliście, a połowa jest nie wasza, to wytłumacz nam, powiedz, Axi, gdzie masz swoje dane nawigatorskie i dane polityczne, i mapy, i dane nawigatorskie, dzięki którym dotarliście do naszego kontynentu? Te dane są w kufrze! W kajucie kapitana! Zamek otwiera się szyfrem i moim kluczem oficerskim, który trzymam przy naszej na rzemyku. Uwaga, już przerwane. Pyk! Widzicie? Mamy klucz. I Axi, czyli według tych wskazówek będzie można dotrzeć do waszych przeciwników z waszego kontynentu, którzy są tak samo potężni jak wy? Niestety tak! Ale to ścierwa! To są elfy królewskie! To są ścierwa! Oni są wspierani przez serafinów! Mają błogosławieństwo niebios! To są ścierwa! Okej, rozumiem. Dziękuję. Tyle mi było trzeba. Synek, ty masz hody u elfów z Kedwen, tak? No tak, tata, no tak. A dostałeś od nich jakiś naszyjnik elficki? No mam. Mam naszyjnik elficki. Jestem wielkim księciem
elfów Skedlwen, mam taki tytuł szlachecki i na znak tego mam taki czarodziejski, fajny naszyjnik. Taki krzyżyk mały, taki srebrny mały krzyżyk, taki fajny, fajny taki naszyjnik, co nie? I mam też tytuł na piśmie, taki na... No, po prostu jestem zatwierdzony też jako szlachcic elficki. Także spoko to, co? To dobrze, synek. Bo wybierzemy się chyba. Jeśli te dokumenty, które się tutaj znajdują i mówią prawdę. Czyli czekaj. Korsarzu! Akcji! Wasz kontynent nazywa się ten wrogi, z którego przypłynęliście zaatakować nasz kontynent. Wasze państwo jak się nazywa? To jest państwo Ezel! Wielkie Ezel! A państwo elfów jak się nazywa? Śródziemie! Królewskie! Śródziemie Królewskie! O, ja cię pierdolę. A jak wy do nas dotarliście? My dotarliśmy przez specjalny portal magiczny na morzu, na wyspie Axion. Na wyspie A, która się znajduje w połowie drogi od was. Tam na mapie jest wszystko zaznaczone. Inaczej byśmy tutaj nie trafili. Czyli wy przypłynęliście z Śródziemia? No tak, kurtasie. My, korsarze, jesteśmy pod banderą wielkiego cesarza Ezela. Mrocznego maga cesarza Ezela. Syna Saurona Wielkiego! Kurde jego mać! Opierają nam się tylko elfy królewskie, ludzie i krasnoludy! Resztę, całą połowę, połowa kontynentu jest nasza! Dostaliśmy się do was przez magiczny portal na morzu, waszym wiedźmińskim. Na wyspie, na świętej wyspie Axian, na świętej wyspie Axii jest portal magiczny, przez który przepłynęliśmy. To jest specjalny portal dla statków magicznych. On przenosi w jedną i w drugą stronę, międzywymiarowo. A co ty chcesz od nas? My, korsarze Saurona, zapierdzielimy was wszystkich! Podeżniemy wam gardła! Rua! Synek. Trzeba... A! Synek. Wybierzemy się chyba, synek, do Śródziemia. Wiesz, synek? Międzywymiarowo będziemy skakać. O, ja cię pierdziel. To dobrze, że mam tytuł szlachecki elficki. Wie tata? Tak, synek? To dobrze, tata, że mam tytuł elficki szlachecki i ten naszyjnik magiczny królewski, wiedźmiński i elficki. No to, synek, zbierzmy armię i w drogę. Początek wyprawy. Nowa nadzieja. Wymyślał i opowiadał dla was Malczu, pan Michał. To jest początek przygody nowej. W nowej odsłonie międzywymiarowej z nutą wiedźmińską. Cześć!